Cześć, to ja. Jaka ja? Żaba. Jaka żaba? Żaba z leśnej telewizji. Witam was, kochani, w kolejnym odcinku. A, jeszcze ja. Sowa. Oczywiście, bardzo mądra głowa. Dziękuję. Leśni przyjaciele, dzisiejszy program leśnej telewizji będzie o... O czym to jeszcze nie wiadomo. Jak wiecie, reagujemy na wszystkie ważne sprawy. A nasi leśni reporterzy, mam nadzieję, są gotowi. Czyli kto? Dwaj panowie sprytne łapki znają las na wylot. Czasem nawet i dla gratki zrobią jakiś nalot. A, ruszajcie więc, kochani. A ty, żabciu, się łącz. Zdawaj relacje. A jeśli będziecie potrzebować mojej pomocy, głośno krzyknijcie hu, hu, hu. Powtórz. Hu, hu, hu. Dobrze. A ja się prześpię i przylecę tu. No dobrze. Oj, oj. O, dobrze, że cię spotykam, kolego. Idąc do lasu, zobaczyłem coś dziwnego. Tam za górką wyrosły wielkie kominy i buchają. A ja też dokonałem odkrycia. Na autostradzie, za rzeką, samochody mkną w tą i z powrotem, w tą i z powrotem, w tą i z powrotem. O, ledwo umknąłem z życiem. Co to się dzieje, że ja cię prawie nie widzę i czy czujesz ten uciążliwy zapach? Co to? Pożar? Ratunku? Nie! Nie krzycz. To jakieś inne zjawisko. Jest wokół nas. Blisko. Jest straszne, ciemne i dusi. Pyłem kurzy i pruszy. To smog. Co? A, to czytałem o nim bajkę dla dzieci. Czy ten smog tu przyleci? To nie smog, tylko smog. Nie smog. A co to jest? Smog? I czemu tak dziwnie pachnie? Jest śmierdzący i dusi, no strasznie. Uciekam do mamusi. Mamusiu, mamusiu, tu jest stwór. Mamusiu, rozproszył się nad naszym lesem. Niebezpieczeństwo nam niesie, ratunku. No, uwaga, uwaga. Tu sprytne łapki. Oddajemy nasz zduszony głos do naszego leśnego studia. Przybiegłem, aby wam pomóc. Z dużej odległości widziałem niepokojącą czarną chmurę w lesie. I wiem, co nam przyniesie. Mówili coś o smoku. I o smogu. I mówili, że dusi i że krztusi, że śmierdzi. Boimy się. Tak. Pan pomóc nam musi. Tak, też czuję ten swąd. Nie tak łatwo będzie przygonić go stąd. Niestety tak. Dymiące kominy fabryk. Nadmiar spalin z samochodów. I jeszcze ktoś w okolicy musiał palić w piecu. Ale czym? Może plastikiem. Oje. Albo innymi śmieciami. Oje. A wtedy powstaje trujący dym, który w połączeniu z wilgocią tworzy trujący smog. Oje. Straszne. Zwykle powstaje w mieście, kiedy ludzie palą odpadami w piecach i jeżdżą spalinowymi samochodami. Ojej. Dotarł już do nas? Niestety, do lasu już dotarł. Oje. To bardzo źle. O, straszne. Wstyd mi za ludzi. Przepraszam was za nich. A wiem, że wystarczy tak niewiele, aby było weselej, zdrowiej i miło. No to może zaśpiewajmy piosenkę ku przestrodze? A zagra z nami mój przyjaciel, pan Tomasz Grajek. Smog jest groźny, smog jest zły. Smog spaliny, pył i mgły. Smog to chmura, smog to dym. Wietrze walcz ze smogiem tym. Smog jest groźny, smog jest zły. Smog spaliny, pył i mgły. Smog to chmura, smog to dym. Wietrze walcz ze smogiem tym. Smog, 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 przegonimy go. Smog, 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 to jest wielkie zło. Smog, 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 niech nie straszy nas. Smog, 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 chcemy czysty las. Smog, 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 przegonimy go. Smog, 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 to jest wielkie zło. Smog, 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 niech nie straszy nas. Smog, 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 będzie czysty las.
Smog dla ptaków groźny tak. Wokół słychać ptaków wrzask. Smog z kominów dymi załt. Dzieci chcą ratować świat. Smog dla ptaków groźny tak. Wokół słychać ptaków wrzask. Smog z kominów dymi załt. Dzieci chcą ratować świat. Smog, 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 przegonimy go. Smog, 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 to jest wielkie zło. Smog, 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 niech nie straszy nas. Smog, 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 chcemy czysty las. Smog, 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 przegonimy go. Smog, 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 to jest wielkie zło. Smog, 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 niech nie straszy nas. Smog, 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 będzie czysty las. Będzie czysty las. Będzie czysty las. A my teraz zaprosimy naszego leśnego przyjaciela, pana Bartka, który opowie nam wszystko, co smog potrafi zrobić z naszym drogocennym powietrzem. Skąd nazwa smog? No właśnie, to jest bardzo ciekawe, bo to pochodzi z języka angielskiego. Jest to połączenie dwóch słów, czyli smog, dym, i fog, czyli mgła. No i stąd powstało właśnie smog. Natomiast my mamy polski bardzo dobry odpowiednik, który w zasadzie powstał i został utworzony identycznie, bo mamy słowo mgłę i dym. W związku z tym powstał takie ciekawe słowo jak dym mgła. O, bardziej mi się podoba. Dym mgła. No właśnie. Bardzo fajnie. Ale niestety jakoś się zbyt nie przyjął w Polsce. Czyli ten smog jest, tak? Smog. Tak, i też mówimy smog, a dzieci często właśnie mylą ze smokiem, no tak. A nie ze smogiem. Jak możemy walczyć ze smogiem? No walka ze smogiem jest dosyć trudna, bo łatwiej jest zdecydowanie ograniczyć brudzenie tego powietrza, niż próbowanie go naprawić w jakikolwiek sposób. Natomiast co my możemy robić? No przede wszystkim zwracać uwagę na to, co palimy. To nie może być byle co. Niektórzy wpadają na genialny pomysł, oczywiście w cudzysłowie genialny, żeby palić na przykład śmieci. Ojej, tak. No i to jest właśnie bardzo zły pomysł. No i też kolejna sprawa to jeżeli mamy taką możliwość, to lepiej wykorzystywać inne środki transportu niż na przykład samochód. Jeżeli jest taka możliwość, to też nawet lepiej niż zamiast komunikacji miejskiej na przykład jeździć rowerem albo chodzić na piechotę. Czy smog dociera do lasu? No niestety dociera. Niestety muszę stwierdzić, że dociera, bo sam widziałem takie zjawiska. Mało tego, można to sprawdzić na przykład na takich wykrywaczach smogu. Czy rzeczywiście czy ten smog gdzieś się tutaj nad takie lasem czujniki, pojawia. Tak? Czujniki. Tak, dokładnie. My jesteśmy akurat w lesie i niestety w tym lesie też, bo jesteśmy w granicach miasta. W związku z tym niestety jesteśmy też owładnięci tym smogiem. On tutaj też się niestety nad naszymi głowami pojawia. Ale dobra wiadomość jest taka, że las ma bardzo dobre właściwości oczyszczające i potrafi się przed tym smogiem w miarę dobrze bronić, aczkolwiek niestety, jak pójdziemy do lasu na spacer, to możemy liczyć na to, że tego smogu będzie mniej, ale nie na to, że nie będzie go w ogóle. No tak. To co, dziękujemy panu za rozmowę. Dziękuję również. Bardzo dziękujemy, że byliście razem z nami. Tak, bardzo dziękujemy za spotkanie w naszej leśnej telewizji. Pamiętajcie, ze smogiem nie ma żartów. Dbajcie o środowisko, już wiecie jak. Poproście rodziców, aby ściągnęli aplikacje na telefony, które pokażą, czy powietrze w danym dniu jest czyste, gdy wybieracie się na spacer. A może na koniec zaśpiewamy jeszcze naszą piosenkę? Śpiewamy? No, śpiewamy. Oczywiście. Smog jest groźny, smog jest zły. Smog spaliny, pył i mgły. Smog to chmura, smog to dym. Wietrze, walcz ze smogiem tym. Smog jest groźny, smog jest zły. Smog spaliny, pył i mgły. Smog to chmura, smog to dym. Wietrze, walcz ze smogiem tym. Smog, 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 przegonimy go. Smog, 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 to jest wielkie zło. Smog, 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 niech nie straszy nas. Smog, 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 chcemy czysty las. Smog, 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 przegonimy go. Smog, 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 to jest wielkie zło. Smog, 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 niech nie straszy nas. Smog, 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 będzie czysty las.
Smog dla ptaków groźny tak. Wokół słychać ptaków wrzask. Smog z kominów dymi załt. Dzieci chcą ratować świat. Smog dla ptaków groźny tak. Wokół słychać ptaków wrzask. Smog z kominów dymi załt. Dzieci chcą ratować świat. Smog, 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 przegonimy go. Smog, 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 to jest wielkie zło. Smog, 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 niech nie straszy nas. Smog, 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 chcemy czysty las. Smog, 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 przegonimy go. Smog, 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 to jest wielkie zło. Smog, 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 niech nie straszy nas. Smog, 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 będzie czysty las. Będzie czysty las. Będzie czysty las.